Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Marta Golbik, posłanka nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Podczas wczorajszej wizyty na Śląsku prezydent Andrzej Duda e, ogłosił, e, wspomniał o podpisanej przez siebie e, również wczoraj e, ustawie o innowacjach czy innowacyjności i zakłada ona e, na przykład większe ulgi dla firm, które zajmują się, działają w tej branży, e, w sektorze badawczo-rozwojowym, e, również e, łatwiejszą drogę do... E, czerpania zysków z wynalazków przez naukowców, inne instrumenty, które zachęcają do takiej działalności innowacyjnej. Czy Śląsk jest gotów, by, pani zdaniem, skorzystać z tego typu rozwiązań, o które się przecież zresztą też upominamy? Akurat Śląsk jest regionem, w którym ta innowacyjność jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj mnóstwo firm, które, które inwestują w nowe rozwiązania, inwestują w nowe technologie, więc nie mam obaw co do tego, natomiast jest inna sprawa. Kwestia zadekretowania innowacyjności jest dosyć wątpliwa. E, gdyby się tak dało wprowadzać rozwiązania do, y, do przedsiębiorstw i do całej gospodarki, że y, ustawą wprowadza się innowacyjność, no to byłoby doskonale. Ale też trudno uniknąć takiego dekretowania. Komisarz Elżbieta Biękowska, pamiętam, y, niedawno mówiła na tej antenie również, jak y, to przygotowują się y, w Brukseli do Uruchomienia funduszu inwestycyjnego, który by równoważył, jakby to, to co dzisiaj oferuje takim startupom Ameryka. Oczywiście Dzisiaj ludzie tylko... w Gliwicach również, pani Gliwicach tak. również y, y, no, muszą szukać inwestorów za oceanem, ponieważ w, y, znacznie trudniej ich znaleźć nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. Więc jednak trochę tych, ty, tego pobudzania odgórnego. No, no musi ja właśnie być. do tego chciałam nawiązać, że y, przede wszystkim przedsiębiorcy, i to zwłaszcza z branży innowacyjnej, czyli wysokoryzykownej, bo taka jest ta branża, potrzebują stabilności prawa i stabilności otoczenia. Y, ja znam przypadki firm polskich, które mogłyby się rozwijać. Y, roz Wijać bardzo dobrze firm gliwickich, których inwestorzy się po prostu wycofują w związku z tym, co aktualnie dzieje się w Polsce, braku stabilności, prawa niepewności co do e, przyszłości. Skoń My pani akurat... Mówi, że chodzi o dobrą. Zmianę, yy, też. Chodzi mi o dobrą zmianę. My, jako nowoczesna, ja pracuję w Komisji do spraw Innowacyjności i wspieraliśmy od początku Ale i przez głosowaliśmy. PiS, przez pis wycofują się z inwestowania? Oczywiście, oczywiście, to, 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 to jest. To Brzmi jest jak naprawdę dobra wymówka. Nie, absolutnie. Przecież inwestorzy potrzebują pewnych co do zwrotu swoich, no, swojego kapitału? Jeżeli nie mają tej pewności, jeżeli nie wiedzą, jak wygląda otoczenie polityka PiS, podatkowe, im to, to To nie chodzi o uniemożliwienie. Tu chodzi o wprowadzenie pewnej, pewnego braku stabilności, który sprawia, że boją się ryzykować i inwestować swoje pieniądze. Ja Panie raz... poseł, popatrzmy na innowacje jeszcze te, w tej chwili mhm. zostawmy te innowacje, popatrzmy na innowacje w polityce, dlaczego nowoczesna tak mocno, tak bardzo stanowczo domaga się ograniczenia kadencji. Samorządowców. A nie powiedziałabym, że bardzo mocno i bardzo stanowczo. To faktycznie jest jednym z najgło najgłośniejszych, 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 najbardziej donośnych głosów w tej dyskusji. Najgłośniejszych, bo akurat media nagłaśniają y, parę punktów z naszego programu, który jest bardzo obszerny. Y, trafił, ba że bardzo pa ogólny. Pa panie redaktorze, trafił y, bardzo długi, może tak, tych punktów jest bardzo dużo, ale akurat pan trafił, panie redaktorze, na osobę, która akurat z tym punktem programu nie do końca się zgadza, ponieważ ja mam dobre doświadczenie, jeśli chodzi o samorządowców, ja się wywodzę. Gliwic. Jestem bardzo dumna ze swojego prezydenta. Zygmunt Frankiewicz i... rządzi od tak. 1993 roku, to jest ćwierć wieczo, właściwie niedługo będzie. No ja się, ja się wychowywałam podczas jego zarządzania miastem, no bo to jest 20 lat, które, które przeżyłam, a nie jest, jestem osobą dosyć młodą. Ja akurat nie jestem za wprowadzeniem kadencyjności. To jest punkt, który będziemy jeszcze omawiać. Tu, tu nie ma konkretnej jeszcze Ustawy złożonej przez nas, więc wiadomo, doświadczenia posłów nowoczesnej są bardzo różne. I akurat moje doświadczenie, nie tylko moje, są bardzo dobre. Ten właśnie Zygmunt Frankiewicz, o którym pani wspomniała, przytacza w tej dyskusji jako kontrargument często wyniki badań, z których wynika, że miasta, w których władza, mamy do czynienia z kontynuacją władzy, Takim właśnie wieloletnim prezydentem, kondycja tychże miast jest najczęściej znacznie lepsza od takich, w których władza zmienia się często. No bo to jest ta stabilność władzy tych argumentów jest więcej. Ja jestem za wprowadzeniem kadencyjności posłów, jak najbardziej, ale akurat wybory do Sejmu i wybory samorządowe na wójtów, burmistrzów, prezydentów są zupełnie różne. To jaki będzie, jaki będzie efekt? tej dyskusji. Prezydent Tychów Andrzej Dziuba mówił dwa dni temu tutaj, że jeżeli już posłowie chcą psuć system, który działa, to niech przynajmniej ograniczą szkody. Jeżeli chcą dwóch kadencji, to niech to będą dwie kadencje pięcioletnie, żeby móc zrealizować, żeby samorządowiec mógł zrealizować jakiś program. Prawdopod w swoim mieście. Tak, prawdopodobnie to będą kadencje pięcioletnie, natomiast no, mamy jeszcze trzy lata rządów PIS przed nami w ciągu tych trzech lat będziemy dyskutować i wypracowywać ostateczne rozwiązania, które będziemy mogli wprowadzać w przyszłej kadencji. Pani Pani Pasu, ale jak wykorzystać e, prezydentów? z bo to tu tego nie unikniemy w, mhm. jako, jako skutek tej regulacji, o której rozmawiamy. Oni dzisiaj, prezydenci, którzy kończą kariery, albo skończą w wyniku tych restrykcji w kariery w samorządach, no to no właściwie możliwości podejmowania przez nich pracy są tak restrykcyjne, że aż, aż nieżyciowe. To co z nimi zrobić? Doświadczenie samorządowców, właśnie zwłaszcza takich wieloletnich samorządowców i, i ich znajomość ym, funkcjonowania państwa od podstaw, czyli od, od tego najniższego szczebla gminy, y, jest tak dobra, że powinni jednak na szczeblu państwowym funkcjonować, na w przykład sposób? w senacie? W, jakim, senacie. w jakim modelu? Łącząc no, mandaty? Czy... Nie, nie łącząc mandaty. Tworząc, tworząc Senat właśnie z samorządowców. Ale to obligatoryjnie, czy... Nie, absolutnie. No, nie, nie, nie można obligatoryjnie nagrać. No, nie tak, no, no to w jaki sposób to zrobić? No to są manda jedno mandatowe okręgi, czyli mogą po prostu startować. No to... W tak, tych wyborach. Tak, 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 tak. tak Natomiast ja bym była za tym, żeby ten Senat właśnie był tą izbą, um, izbą samorządową, żeby tam byli przedstawiciele um, byłych samorządowców, którzy, tak jak już mówiłam, doskonale znają um, funkcjonowanie państwa od podstaw. Pani profesor, to na, na sam koniec, y, ponoć po pierwszej kadencji pani w Sejmie, chciałaby pani się przenieść do samorządu już również I, i, i zamierza pani kandydować na prezydenta Gliwic w 2018 roku? Nie zapytał mnie pan redaktor, tylko zasugerował. Nie, nic, nic, nic takiego. Ja, tak jak mówiłam, bardzo doceniam rządy prezydenta Frankiewicza i mam nadzieję, po raz że będzie... może w nich nie wystartuje. Ale mam nadzieję, że wystartuje, bo ta ciągłość i te dobre rządy ja wspieram jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Marta bardzo. Golbik, posłanka Nowoczesna. Do usłyszenia. Dziękuję.